za zaproszenie. Osobą, która mnie znalazła, jest Basia Kaliciu, której dziękuję. Jakie ja mam podstawy do tego, żeby Państwu opowiadać o zieleni w malarstwie? Jestem mykologiem, zajmuję się grzybami, więc w pełni kompetentnie mogłabym Państwu opowiadać o grzybach. W momencie, kiedy opowiadam o roślinach, już troszeczkę wychodzę poza moją dziedzinę, w której robiłam habilitację. Natomiast pracowałam w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin przez połowę mojego życia. W tej chwili pracuję w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, więc na co dzień obcuję z roślinami, to zarówno szklarniowymi, jak i z kolekcją roślin w Ogrodzie Botanicznym, na grządkach, na terenie wolnym, prawda, Ogrodu Botanicznego. To daje mi jakąś podstawę, żeby Państwu o tej zieleni opowiadać. Druga rzecz to moje doświadczenie z prowadzeniem zajęć na Wydziale Artes Liberales, gdzie miałam przyjemność prowadzić zajęcia dotyczące przyrodniczych inspiracji w literaturze i sztuce. Także to są moje kompetencje, ale proszę pamiętać, że jako biolog, człowiek zupełnie niewykształcony w historii sztuki, mogę popełniać pewne błędy. Wobec tego proszę traktować moją prezentację dzisiejszą jako moją impresję, moje wrażenia po obejrzeniu prac Xawerego Dunikowskiego. No i dziękuję oczywiście też pani Joannie Torhale, która tutaj pokazała mi zbiory i też wprowadzała w temat. Co biolog, w jaki sposób biolog może zająć się malarstwem wielkiego artysty? No, najłatwiej jest spróbować użyć pewnych metod, z którymi ma do czynienia w swojej dziedzinie. I tutaj postanowiłam wykorzystać kolory, standardy kolorów, które zostały stworzone na początku XX wieku przez amerykańskiego uczonego pracującego w muzeum amerykańskim, który zajmował się kolekcją ptaków. Będę mówiła o kolorach ogólnie, ale przede wszystkim o kolorze zielonym. Co możemy o kolorze zielonym wyczytać z właśnie takich popularnych przewodników po kolorach? Że jest to kolor związany z naturą i z harmonią, że przypisuje mu się działanie odprężające, kojące zmysły. Co więcej, obecność zieleni jest rekomendowana w biurach, a nawet w pewnych odcieniach zieleni często możemy odcienie zieleni znaleźć na murach czy w szpitalach, ponieważ działają odprężająco. Co więcej, uważa się, że zielony kolor podkreśla bezpieczeństwo i wiele marek posługuje się tym kolorem jako takim właśnie kolorem uspokajającym. Natomiast warto sobie zdawać sprawę, że tak jak to zresztą zwykle jest z symbolami, ten kolor zielony ma też konotacje nieprzyjemne. Więc już w średniowieczu był kojarzony z diabłem. Co więcej, wierzono, że przyciąga zło, przyciąga pecha. Do dzisiaj właściwie taka jasna zieleń jest uznawana za kolor jakby jadowity, kolor związany z truciznami. A blada zieleń, prawda, zzieleniał ze strachu, albo mówi się o trupiej bladości, takiej, że zrobił się aż zielony, prawda? Wobec tego kojarzy się również z chorobą, no i jest to również kolor zazdrości. Sięgnęłam jeszcze do takiej książki Arianny Adamskiej, która pisała o metafizyce w malarstwie Jerzego Nowosielskiego. I ona z kolei pisze w ten sposób o kolorze zielonym. Zieleń to kolor charakteryzujący królestwo roślin, wiosny, a tym samym odrodzenia. Egipcjanie rozpoznawali w zieleni kolor życia wegetatywnego, młodości, zdrowia. Kontynuatorem tej symboliki był pseudo-Dionizy Areopagita. Zieleń, usytuowana między błękitem a czerwienią, wyobrażała doskonałą równowagę. Jest często kolorem proroków, Jana Ewangelisty,
zwiastunem Ducha Świętego, kolorem nadziei. Zieleń to płodność, żyzność, młodość, świeżość i spokój. No to tutaj muszę przyznać, że owszem, w malarstwie Jerzego Nowosielskiego przy obrazach, przy ikonach mamy wyłącznie zieleń jako ten kolor pozytywny. Będzie to zupełnie inaczej wyglądało w malarstwie Ksawerego Dunikowskiego. Powiedziałam Państwu, że zajmę się, że wykorzystam w mojej tutaj prezentacji standardy kolorów Roberta Ridweya z 1912 roku. Można w tej chwili dostać preprinty. Ja się posługuję takim preprintem z 2005 roku i możemy przeczytać, że znajduje tu się 53 kolorowe plansze i aż 1115 nazwanych barw. Dlaczego Robert Ridway zrobił takie standardy? O tym też za chwileczkę powiem. Jak chciałabym skonstruować moją wypowiedź? Najpierw chciałabym cokolwiek powiedzieć o percepcji kolorów, o różnicach w percepcji kolorów. Potem chciałabym podzielić kolory troszkę na mineralne i organiczne, ponieważ tu jest dosyć duża różnica. Powiedzieć o nazewnictwie barw, trochę o nazewnictwie barw w malarstwie być może również, tak, ale i w biologii, ponieważ te nazewnictwa się nieco różnią. Kilka słów poświęcę historii nazw i tych barw, które wyróżnił Robert Ridway. Następnie chciałabym dwa słowa powiedzieć o tym, jakie jest znaczenie barw jako przystosowań do pewnych warunków środowiskowych. No a potem już będę mówiła o zieleni w malarstwie Ksawerego Dunikowskiego. Wszystko, co będę mówiła wcześniej, de facto będzie nas przybliżało do tego ostatecznego tematu, czyli tych przemian zieleni w jego malarstwie. No i na końcu dwa słowa powiemy o roli roślin w takiej autoterapii. Najpierw zaczynamy od różnicy w percepcji kolorów. No, pokazuję tutaj Państwu kwiat, który sfotografowałam dwa dni temu w szklarni Ogrodu Botanicznego, purpurowy, rodzina obrazkowe. Wyśmienicie go postrzegamy i widzimy kontrasty pomiędzy częścią kwiatostanu, czerwonym liściem podkwiatostanowym i ciemnozielenią z tyłu. Proszę sobie wyobrazić, że owady tego w ogóle nie widzą. Owady nie postrzegają różnicy między kolorem zielonym i czerwonym. Natomiast rudbeckia, żółty kwiat, który dla nas wygląda dosyć mało interesująco, ma ciemny środek i żółte płatki, jest z kolei przez owady widziany zupełnie inaczej, ponieważ owady mają inne czopki, inne receptory nastawione na inną długość fal. Wobec tego pamiętajmy, że to, co my widzimy, widzimy zupełnie inaczej niż inne zwierzęta. Tak na przykład możemy sobie wyobrazić, że widzą owady niektóre rośliny. Jest to zupełnie inny sposób postrzegania barw. Jak widzimy barwy? Tak jak powiedziałam, co to jest światło, tak? Światło to jest fala elektromagnetyczna, która trafia na dno naszego oka, na siatkówkę i tam mamy trzy typy czopków na siatkówce. Czopki to są tak naprawdę elementy, komórki z elementami światłoczułymi. I teraz pobudzony światłem czopek wysyła informacje do mózgu, informując o tym, że padło na niego światło. I teraz nasze czopki reagują na bardzo wąskie przedziały częstotliwości fali. I ta częstotliwość, którą my odbieramy, to jest od 360, mniej więcej 380 nanometrów do 780 nanometrów. 780 nanometrów to są czerwienie, a te krótkie 380 to są fiolet. I tutaj warto powiedzieć, że no właśnie, czy w ogóle my wszyscy postrzegamy barwy podobnie, czy inaczej. Wiadomo, że są wśród nas daltoniści.
czyli takie osoby, które mają uszkodzony jeden z szczopków, czy nie odbierają jednego koloru. Ale warto sobie zdawać sprawę z tego, że pewne geny związane z odbiorem barw są umieszczone na chromosomie X, czyli tym chromosomie kobiecym. I czasami zdarza się, że ten gen jest zmutowany, ma dwie różne wersje. I wówczas kobiety mogą mieć rozszerzone jakby widzenie barw, czyli jakby mają cztery czopki, a nie trzy. Mężczyźni są pod tym względem, potrafią być gorsi. Oczywiście takich kobiet z tym dodatkowym zmysłem nie jest zbyt wiele. Dobrze, to teraz jak my postrzegamy zieloną barwę? Tutaj chciałam Państwu pokazać, jak wyglądają chlorofile. Mamy tutaj spektrum barwne i teraz chlorofil, czyli to, co czyni roślinę zieloną, absorbuje część widma. I proszę zobaczyć, tak jak jest na zdjęciu, absorbowane jest widmo fale bardzo krótkie i długie. I to, co my postrzegamy jako barwę zieloną, to jest to, co jakby zostaje, co nie zostaje zaabsorbowane. To jest to światło, które się odbija od powierzchni i my je widzimy jako zielone. I teraz pokazałam tutaj na wykresie dwa różne chlorofile. Chlorofil A, który mają wszystkie rośliny, i chlorofil B. I teraz rośliny mają w różnej ilości oba te typy chlorofilu. I teraz jest to związane z tym miejscem, w którym żyją. I tak na przykład rośliny cieniolubne mają więcej chlorofilu B, natomiast światłolubne, takie, które żyją na otwartych przestrzeniach, mają więcej chlorofilu A. Stąd będzie się różniła nieco barwa tych roślin, które są w pełnym słońcu, i tych roślin, które są w cieniu. Spójrzmy teraz na kilka zdjęć. Mamy tutaj paletę barwną i to jest taka paleta malarska. Ale znaczy taka malarska raczej do malowania odcieni na ścianach, i zestawiłam to z rośliną cieniolubną, czyli z paprocią. I teraz proszę zauważyć, że gdybyśmy tak chcieli zobaczyć, które barwy odpowiadają paproci, no to nie będzie jedna barwa, prawda? To będzie szereg barw, jakaś grupa kolorystyczna, dlatego że będziemy inaczej widzieć barwy na paproci w zależności od ustawienia liścia, od oświetlenia liścia. Chciałabym to zestawić z piołunem, czyli rośliną, którą możemy znaleźć na otwartych przestrzeniach, na nieużytkach, na granicy lasu. To jest taka właśnie typowo siwa roślina, czyli Artemisia absyntium. No i tutaj zupełnie inna grupa barw będzie przyciągała naszą uwagę. I tu chciałabym jeszcze pokazać Państwu takie zdjęcie, które wykonałam kilka dni temu właśnie w szklarni ogrodu botanicznego. Widzimy tutaj liść bananowca, dokładnie ten sam liść, tylko sfotografowany od dołu, prawda, ku światłu i jakby od strony oświetlonej. Mamy zupełnie dwie różne barwy. Wobec tego barwa może być bardzo różna. Proszę, specjalnie to zdjęcie pokazam, żeby powiedzieć, mamy jedną roślinę i właściwie w różny sposób byśmy tą barwę oddali. Trudno jest znaleźć jedną nazwę na barwę liścia bananowca. I jakby od tego wychodził Ridley, który postanowił stworzyć standardy. Stwierdził tak, że terminologia nauki, sztuki różnych branż była najważniejszym czynnikiem rozwoju ich obecnej wysokiej wydajności. Pamiętajmy, że pisze to w 1912 roku. Pomiary, miary wagowe, wzory matematyczne i chemiczne od dawna są standaryzowane, ale nomenklatura kolorów pozostaje niejasna i praktycznie bez znaczenia, przez co poważnie hamuje postęp w prawie każdej gałęzi przemysłu i badań. No, wydaje się, że
badacz troszkę przesadził. Z tym, że jeżeli nie nazwiemy barw, to będziemy mieli zahamowaną rozwój przemysłu, zahamowany i badań. Natomiast chciałabym wyjaśnić, co miał na myśli. Czasami, jeżeli opisujemy pewne przyrodnicze obiekty, musimy być maksymalnie dokładni. I tutaj różnica barw może być znacząca. W szczególności dotyczy to opisu gatunków. Jeżeli mamy dwa albo trzy gatunki, które są blisko spokrewnione, to może się okazać, że barwy są tymi czynnikami różniącymi morfologicznie inne gatunki. Więc musimy potrafić te barwy dobrze, jednoznacznie określić. A teraz spójrzmy, czy w takim razie, czy nie wydaje się to Państwu przesadą, że Ridley stwierdza, że nie ma żadnych standardów barwnych. No właściwie można z tym polemizować, bo przyjrzyjmy się chemii barw. Przecież wiadomo, że mamy różne barwniki mineralne i chciałabym tutaj dwa słowa na ten temat powiedzieć. No ja tutaj akurat znalazłam taki całkiem dobry przykład wykorzystania barw mineralnych w fajerwerkach. Dziękuję. I proszę spojrzeć, że w fajerwerkach wykorzystuje się mineralne barwy. Są to sole różnych metali. I tak za czerwoną barwę fajerwerków odpowiadają sole strontu. Pomarańczowe są związane z solami wapnia. Następnie żółte są związane z chyba sodem. Następnie mamy miedź niebieską i magnez, prawda? Taki właśnie jasny, biały. Gdybyśmy sole metali zaczęli palić, to otrzymamy właśnie te różne barwy i wydaje się, że one są dosyć jednoznaczne, prawda? Że widzimy tutaj, że mamy sole miedzi, które się palą, czy barwią kolor na niebiesko, sole baru na zielono. Jeżeli zmieszamy, to będziemy mieć taki właśnie kolor szmaragdowy. No, znamy też wyśmienicie barwy, które na przykład są związane z przebarwianiem się miedzi. Prawda? Mamy utleniającą się miedź i taki właśnie przepiękny zielony kolor. Co więcej, mamy różne tlenki barwiące, które są wykorzystywane zarówno w malarstwie, jak i w kosmetyce. I tutaj znowu te same barwy, które widzieliśmy wykorzystane w fajerwerkach, będą wykorzystywane właśnie nawet w kosmetyce. I tak na przykład mamy taką żółcień żelazową, która jest uznawana za taki neutralny, pomarańczowy kolor. Tutaj wszystkie te barwy Państwu przedstawiam. Mamy zieleń chromową, która nadaje właśnie takie zielone tony. Jeżeli użyjemy na przykład w kosmetykach, to możemy właśnie likwidować jakieś tam zaczerwienienia. Mamy tlenki barwiące, dwutlenek tytanu, czy tlenek cynku, prawda? Czyli to jest ta biel cynkowa. Mamy też czerń żelazową, czy fiolet manganowy, błękit pruski. To są wszystko barwy mineralne, które już były właściwie określone, zanim nasz badacz zaczął tworzyć swoje nazwy wykorzystywane w biologii. No, chciałam jeszcze poszukać czegoś na temat nazewnictwa barw w malarstwie. Myślę, że tutaj Państwo są znacznie lepsi ode mnie, żeby mi mnóstwo różnych odcieni i nazw przywołać. I tutaj chciałam tylko pokazać taki przykład ochry, umbry, ugry, prawda? To są barwy, które są związane z żelazem i są to znowu barwy mineralne. I tak na przykład ugier złoty uzyskujemy, jeżeli mielemy odpowiednią skałę. Mamy ugier ciemny, który również będzie związany z odpowiednią domieszką manganu. To teraz, skoro już wiemy, jak wyglądają barwy mineralne
z czym są związane barwy mineralne, to teraz zobaczmy, jaka jest różnica między barwą taką organiczną a mineralną. Czyli jakie barwniki są tworzone przez organizmy żywe. I tutaj wykorzystujemy różne barwy. Pokazuję Państwu takie najbardziej charakterystyczne barwy organiczne. To jest indygo, który jest pozyskiwany z rośliny, z rodziny fabace, czyli bobowatych, dziękuję. Następnie mamy czerwień koszenilową, która jest pozyskiwana z czerwców, takich pluskwiaków, które pasożytują na roślince zwanej czerwiec. I nazwa miesiąca czerwiec pochodzi właśnie od obecności koszenili na tej małej roślince czerwiec. Co więcej, ponieważ w Polsce 200-300 lat temu łatwo można było znaleźć koszenile, to okazywało się, że Polska była fantastycznym producentem właśnie czerwieni koszenilowej. No i tutaj jeszcze chciałam nawiązać do purpury, która jest produkowana, czy była produkowana z konkretnych ślimaków, które były znajdowane w Morzu Śródziemnym, w takim centrum wydobywczym, czy produkcji purpury był Terent. No i teraz w końcu dochodzimy do liści, do zielonego. Wiadomo, że za barwę zieloną odpowiadają chlorofile. Powiedzieliśmy sobie, że chlorofile A i B to są te, które dominują w roślinach i one nadają barwę, którą widzimy tutaj za oknem. Ale to nie tylko chlorofile. Mamy jeszcze szereg innych barw towarzyszących, o których bardzo chcę powiedzieć, ponieważ one zostały zauważone przez Zarego Dunikowskiego i wykorzystane na obrazach. Mamy zatem fioletowe antocjany, które nadają barwy czerwone i fioletowe, zarówno liściom, jak i kwiatom. Mamy pomarańczowe karotenoidy i w ramach karotenoidów mamy karoteny i ksantofile. Ksantofile, które są żółte, i karoteny czerwone. Te barwy dostrzegamy jesienią, wtedy kiedy chlorofil zaczyna się rozkładać i właśnie ksantofile i karoteny zaczynają się ujawniać. No i dwa typy chlorofili, czyli chlorofil A i chlorofil B. Jak Państwo widzicie, rośliny mają mieszankę różnych barw. Najwięcej związków barwnych możemy znaleźć w owocach. Prawda? Jest taka tendencja do zmiany barwy wraz z dojrzewaniem owocu. I możemy sobie też zadać pytania, właśnie dlaczego owoce nie pozostają zielone? Co takiego? Czy to jest coś ważnego? Dlaczego się kolor zmienia? W przyrodzie wszystko musi mieć jakiś sens biologiczny. Nie ma rzeczy bez sensu. Wobec tego, jeżeli pojawia się barwa czerwona, to ona się pojawia z jakiegoś powodu. Dlatego, że mimo że owady nie widzą koloru czerwonego, to ssaki, owady i ptaki widzą wyśmienicie. Wobec tego, jeżeli mamy owoc, który jest czerwony, to będzie zjadany przez ssaki, zjadany przez ptaki, a nasiona będą rozsiewane. Jeszcze chciałam pokazać Państwu, jak bardzo barwy, nawet z jednego, barwniki z jednego liścia są różnorodne. Weźmy odrobinę trawy z trawnika, który jest tutaj przed pałacem. Utrzyjmy tą trawę w moździerzyku, dolewając odrobinkę acetonu. A następnie wstawmy bibułkę i pozwólmy, żeby zielone barwniki w acetonie podnosiły się w górę bibułki. I wtedy zobaczymy to, co widzimy tutaj na obrazku. Widzimy, że tworzą się prążki barwne. Dlaczego? Dlatego, że barwy, różne barwniki, które znajdują się w liściu, migrują w różny sposób i się rozdzielają. Także widzimy, jesteśmy w stanie zobaczyć zarówno chlorofil B, chlorofil A, ksantofile i karotenoidy. To wszystko tutaj Państwo widzicie. To jest taki bardzo prosty eksperyment, który czasami dzieci wykonują.
No i teraz znowu wracamy już tym razem do tych standardów barwnych Ridleya i dowiadujemy się w końcu już na 100%, dlaczego on to robił. Dlaczego on postanowił stworzyć te 1115 odcieni, nazwać je i zostawić, rzeczywiście zostawił to już nam na przynajmniej ponad 100 lat, czyli jego standardy barwne są istotne, bo byłyby już zapomniane i nie byłoby kolejnych reprintów, gdyby nie były przydatne. Czyli miał rację, dlaczego zajmował się ptakami. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jest kustoszem bazy ptaków i musi takiego ptaka, który tutaj Państwo widzicie, opisać dokładnie. Bez standardów to się po prostu nie da. I tymi barwami mineralnymi, które tutaj Państwu przedstawiłam, nie da się tego zrobić. Trzeba to zrobić rzeczywiście w oparciu o bardzo wiele barw i przygotowane standardy. Spójrzmy zresztą na tą łąkę. Rzeczywiście, jak spojrzymy na trzy tablice barwne Ridleya i na łąkę, to jakby łatwiej jest nam zrozumieć zasadność tworzenia standardów kolorystycznych. Jakie nazwy Ridley nadawał barwom? Chciałabym kilka Państwu przybliżyć, bo niektóre są takie jakby oczywiste. Słyszymy nazwę i natychmiast widzimy tą barwę. Spójrzmy najpierw może na cedrową zieleń. Każdy z nas, kto był nad Morzem Śródziemnym albo w ogóle na zachodzie Europy, zna z widzenia cedry. Cedry są roślinami blisko spokrewnionymi z sosną, ale mają znacznie bardziej siwe igły i znacznie krótsze. Widzimy tutaj na obrazku cedr. Właściwie słyszymy zieleń cedrowa, każdy z nas przywołuje kolor cedru. Podobnie jest z zielenią sałatową. Nie ma wątpliwości, każdy z nas słysząc nazwę odnajduje tą barwę. Mamy też na przykład zieleń chryzoprazu, czyli jest to minerał, który ma taką właśnie mleczną zieleń, jest łatwy do rozpoznania. Zieleń mirtu, która jest wyznaczona przez Ridleya jako coś właśnie takiego łatwo rozpoznawalnego. No już w tej chwili już mało kto w Polsce pewnie mirt zna. Natomiast taka głęboka zieleń to jest właśnie zieleń mirtu. Ale nie tylko takie nazwy Ridley dawał swoim odcieniom. I tutaj chciałabym przywołać zupełnie inne nazwy. Pierwsza to jest na przykład popielata zieleń, to jesteśmy w stanie sobie ją wyobrazić, ale potem mamy na przykład zieleń van der Pela. No to musiałam, przyznam, poszukać dosyć długo, cóż to jest za barwa i w końcu udało mi się znaleźć kilka obrazów, z których prezentuję tutaj jeden, przedstawiający kobietę ubijającą w beczce zapewne kapustę i widzimy, beczka jest właśnie w takim zielonym, głębokim zielonym kolorze. To jest właśnie ta zieleń. Malarz był bardzo popularny w latach właśnie na początku XX wieku i ten obraz powstał tuż przed wydaniem standardów barwnych. Czyli mamy tutaj tą barwę. Kolejna zieleń, typ zieleni jest bardzo interesujący. Jest to zieleń Schillego, zaraz ją wyjaśnię, tą nazwę. Widzimy ją na środku, prawda, z Napoleonem. Zaraz też wyjaśnię, skąd tutaj Napoleon właśnie na tej zieleni Schillego. I następnie mamy zieleń Ackermana. Jeżeli chodzi o zieleń Schillego, to nazwa bierze się z pewnego barwnika, który został sztucznie, chemicznie syntetyzowany przez chemika Schillego. Była to barwa, w której jakby najważniejszym pierwiastkiem był arsen. I okazało się, że barwnik ten łatwo otrzymać, barwnik ten jest tani, dobrze nadaje się do barwienia tkanin, dobrze nadaje się do barwienia tapet. Co więcej, nadaje się również do barwienia pokarmów, ale wówczas nikomu nie przychodziło do głowy, że arsen jest oprócz tego toksyczny.
I okazało się, że ludzie zaczęli ciężko chorować i umierać. W szczególności ludzie mieszkający w wytapetowanych wiktoriańskich domach. Rzeczywiście na początku XX wieku ta zieleń Schillego była niezwykle popularna. I tapety były właśnie bogato zdobione w motywy roślinne i no, intensywnie zawierały wielką ilość arsenu. Co więcej, uważa się, że bezpośrednią przyczyną śmierci Napoleona było właśnie zatrucie zielenią Schillego. Stąd widzieliśmy ten portret Napoleona na zielonym tle. I tu chciałabym jeszcze nawiązać do trzeciego koloru, czyli zieleni Ackermana. Tutaj wstawiam ją na samym końcu z tego względu, że to jest ta zieleń, która była używana między innymi przez Ksawerego Duńkowskiego. To są te odcienie, które on lubił. Okazuje się, że zieleń Ackermana jest związana z pewnymi takimi katalogami mody, które były bardzo popularne na początku XX wieku. Jak spojrzymy na kolejne prezentacje dam w sukniach, to rzeczywiście widzimy, że tylko jeden typ zielonego koloru był używany w tych katalogach Ackermana i to jest właśnie zieleń Ackermana. Jeżeli chodzi o zieleń Ksawerego Duńkowskiego, to jest to niewątpliwie ukochany kolor artysty. Właściwie na każdym obrazie znajdziemy jakieś elementy zielone. To mogą być takie, no, czasami nawet połowa przestrzeni obrazu może być zamalowana różnymi odcieniami zieleni. Tutaj mamy akurat bardzo piękny portret Ksawerego Duńkowskiego, Sara w zielonej sukience, pochodzący z 1915 roku. Ale właściwie przez całe życie Duńkowskiego, jego działalność artystyczną, malarską, od samego początku tych obrazów, które znamy, do samego końca zieleń będzie się pojawiała, ale nazwałam ten wykład transgresję zieleni z tego względu, że widać wyraźnie, że mamy okres przedwojenny i tutaj Duńkowski używa jednej zieleni, potem następuje kryzys wojny, okres powojenny i w końcu ostatnia część życia, w której pojawia się znowu nowy odcień. I teraz przejdźmy do tego okresu przedwojennego. Pokażę dwa obrazy i pokażę te rośliny, które być może były inspiracją dla artysty. Zdecydowanie w jego wczesnych dziełach przeważają zielenie ciemne, charakterystyczne dla cieniolubnych roślin, które tutaj przedstawiam, prawda? Hostę znamy bardzo dobrze, ona często jest w ogrodach hodowana, właśnie taka cienioznośna roślina, ale również szereg innych, jak na przykład miodunka, którą widzimy po prawej stronie, czy żurawka, żuraweczka. Bardzo często są to rośliny właśnie z takimi różowymi czy fioletowymi przebarwieniami, w których widoczne są antocyany. Te rośliny, które Duńkowski wykorzystywał, przedstawiam na tym slajdzie. Więc mamy tutaj hortensję, o których jeszcze dwa słowa powiem, sansevierię i begonię. Obrazem, na którym możemy zobaczyć begonię, jest portret córki Ksawery. Proszę spojrzeć na te dwie rośliny doniczkowe. To jest dosyć ciekawe, że tutaj Duńkowski używa doniczkowych roślin, które same z siebie nie wydają się szalenie atrakcyjne dla malarza. Taka doniczka, prawda, wyciągnięta, wydaje się, że kwiaty cięte w wazonie są czymś znacznie ciekawszym niż kwiaty doniczkowe. A tutaj zdecydowanie Duńkowski używa właśnie kwiatów doniczkowych. Fantastycznie oddana jest begonia królewska,
którą widzimy na pierwszym planie. Widzimy bardzo wyraźnie takie właśnie fioletowe ogonki liściowe i fioletowe przebarwienia na liściach, które są związane z antocyanami. Tu chciałabym jeszcze Państwu pokazać kilka takich begonii właśnie przebarwiających się i innych roślin cieniolubnych, które można znaleźć w naszej szklarni. I dwa słowa na temat samej właśnie begonii królewskiej, czyli begonia rex. To jest dokładnie to, co widzimy u niego na obrazie. Begonia jest zwana ukośnicą. Nazwa ukośnica bierze się z jakby ukośnych liści. Proszę zauważyć, te liście są bardzo wyraźnie niesymetryczne, prawda? Szersze z jednej strony, takie właśnie ścięte z drugiej. Bardzo często begonia właśnie ma przebarwienia albo w postaci pasków, albo w postaci siatek, albo w postaci kropek. I można byłoby się zastanawiać, po co to. To musi mieć, tak jak powiedziałam, wszystko w przyrodzie musi mieć jakiś sens. I teraz okazuje się, że jeżeli chodzi o właśnie zawartość antocyanów w liściach, to zapewniają one roślinie regulację temperatury, gospodarkę wodą. I tutaj proszę pozwolić mi jeszcze pokazać tak z bliska kilka takich begonii, które możemy znaleźć u nas w ogrodzie. Tak wygląda powierzchnia liścia takich cienioznośnych, cieniolubnych roślin. Proszę zobaczyć, jakie to są ciemne odmiany zieleni. No to ta jest już trochę jaśniejsza, to też begonia. Jeszcze chciałam tutaj właśnie zwrócić uwagę Państwa na różne dodatkowe elementy, które się pojawiają poza barwami. Między innymi są to włoski. Włoski bardzo mocno zmieniają nasze postrzeganie barwy. Barwa liścia przykrytego włoskami jest znacznie bardziej srebrzysta. Włoski są tworzone też często jako ochrona przed i nagrzaniem, a czasami również jako ochrona przed wodą zalegającą. Albo też, na przykład tutaj mamy też powierzchnię przykrytą, taki, to jest wosk chyba, prawda Moniko? To jest wosk? Nie wiesz? No wosk tutaj. I dzięki temu, jeżeli mamy taką właśnie błyszczącą powierzchnię z woskiem na wierzchu, to kropla wody, która spada, nie zalega, tylko spływa od razu. Dzięki temu na przykład grzyby nie atakują tego liścia. I teraz spójrzmy, jakie kolejne rośliny zostały wykorzystane przez Cezarego Dunikowskiego w tym okresie przedwojennym. I tutaj widzimy hortensję i perikalis. Proszę zobaczyć, jak doskonale są oddane barwy przez Dunikowskiego. I teraz jak się zastanowimy właściwie po co zostały wykorzystane te rośliny, no to wydaje się, że czysto kompozycyjnie były niezbędne. Jako pewien element barwny, no i też tworzą po prostu kompozycję, taki zielony pas, który biegnie na skos przez obraz. I znowu proszę zwrócić uwagę, mamy te ciemnozielone liście. Zaczęłam szukać różnych obrazów, które prezentują również rośliny we wnętrzach i chciałam się zastanowić, czy Dunikowski w ten sam sposób wykorzystuje, z tego samego powodu wykorzystuje rośliny doniczkowe, czy może z innego. I tak tutaj zestawiam dwa obrazy, Fernanda Toussaint i Wasilija Camardina, które przedstawiają nam rośliny doniczkowe. I to są pelargonie w jednym i w drugim przypadku. Jak się zastanawiamy, jaka jest rola tych roślin, no wydaje się, że one mają zwiększyć kontrast. Prawda? Taki emocjonalny kontrast między tym, co jest wewnątrz, a tym, co jest na zewnątrz. W obu przypadkach na zewnątrz mamy zimę. Prawda? Tutaj u Toussaint mamy pozbawione liści drzewo i zielone, nawet kwitnące kwiaty wewnątrz. Boznańska również wykorzystywała rośliny doniczkowe. Niezbyt często, no ale te dwa obrazy są bardzo dobrze znane. Kwiaciarki i w oranżerii.
Jak się wydaje, tutaj również rośliny były wykorzystane, żeby jakby ten przekaz emocjonalny podkreślić. Natomiast wydaje się, że u Dunikowskiego nie, że u Dunikowskiego w tych wczesnych obrazach to jest po prostu kwestia kompozycji i pewnej takiej zielonej plamy barwnej, która była potrzebna. Te kwiaty same z siebie nie są jakby specjalnie ważne. Tak? One są ważne jako plama kolorystyczna w obrazie. Tak jest w każdym razie mój odbiór tych dzieł. No i teraz postanowiłam zastanowić się, dobrze, a czy inni artyści wykorzystują zieleń, jaką zieleń właśnie przy portretach. I tutaj z kolei znalazłam właściwie dwa portrety. Pierwszy portret, mężczyzna z pelargonią, Rembrandta Pale. To pewnie Basia może nas tutaj poprawić, jeżeli źle wymawiam. Jest to amerykański artysta, który dostał imię Rembrandt na cześć Rembrandta. Czyli w gruncie rzeczy musiał zostać artystą. I tutaj znowu jest wykorzystana taka roślina o ciemnozielonych liściach. Następnie mamy zdjęcia, już współczesne zdjęcia Jonasa Millera, który jest fotografem chyba głównie mody. W tej chwili na przykład właśnie robi różne zdjęcia do Vogue'a. I znowu są wykorzystane te same barwy. To są te ciemne zielenie, które wykorzystywał również Dunikowski. I proszę zobaczyć, tutaj wstawiłam jeszcze jedno zdjęcie znowu z wiktoriańskiego domu, żeby pokazać, że proszę spojrzeć, tutaj mamy znowu begonię. Tak? Więc jest jakby powtarzalność, że jeżeli mamy wnętrza, jeżeli mamy portrety, to mamy tą ciemną zieleń. O, tutaj jeszcze nie mogłam się, bardzo jakoś miałam chęć na pokazać Państwu jeszcze dwa zdjęcia właśnie z repertuaru Jonasa Millera. I nagle zaczyna się zmiana w życiu Dunikowskiego. Jest jedna roślina, która towarzyszy mu cały czas, zarówno w czasach przedwojennych i w tych obrazach, które znamy już, które powstały po Holokauście. To jest Sansevieria. Sansevieria, czasami zwana Sansevierią, która jest rośliną hodowaną w Europie od właściwie XVIII wieku, czyli bardzo dawno sprowadzoną do Europy, pochodzi z tropikalnej Afryki. Jak się wydaje, została sprowadzona przez Raimondo Sansevera, księcia z Neapolu, który jest bardzo znany jako taki alchemik, podróżnik, mason. Tutaj wstawiłam na środek taką czaszkę, ponieważ akurat o Raimondo Sansevierio, że warto poczytać, ponieważ najbardziej jest znany z rośliny, która dostała nazwę na jego cześć, ale również z tak zwanych maszyn anatomicznych, które możemy zobaczyć w kaplicy świętego Seweryna w Neapolu. Czyli to jest roślina, która będzie towarzyszyła Dunikowskiemu od początku do końca. Tutaj widzimy, nie pamiętam w tej chwili, z którego roku jest ten obraz, który jest moim ulubionym. Natomiast te obrazy, które pojawią się po wojnie, będą rozjaśnione w barwach i zantropomorfizowane. Pod wpływem II wojny światowej Dunikowski zmienia paletę barw. Zaczynają go interesować rośliny suchych klimatów, czyli te, które mają inny zestaw chlorofili, które są znacznie jaśniejsze. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na kaktusy Lipsalis. To są takie mało kolczaste kaktusy afrykańskie, prawda? Koleżanki tutaj mogą. Mamy tutaj dwie panie dyrektor z ogrodu botanicznego, także ja się muszę tutaj bardzo, bardzo być ostrożna, co mówię. Następnie mamy aloes, który jest wykorzystany przez artystę, i opuncja. Opuncja bardzo często wykorzystana również w szkicach. Skąd się bierze nagle taka zmiana? Z tych roślin cieniolubnych, tropikalnych, nagle przechodzimy do roślin otwartych przestrzeni, roślin sucholubnych. Wydaje się, że
jest to związane z traumą wojny. Ksawery Dunikowski trafia do Auschwitz na początku 1940 roku. Przejeżdża pierwszym transportem z Krakowa. Dostaje numer tam 774, jakiś bardzo, bardzo, jeden z pierwszych numerów. I jest całą wojnę w Auschwitz, aż do zakończenia wojny. I z tych traum wojennych będzie się potem leczył do końca życia. I wydaje się, że tak jak widzimy tutaj fragment jednego z dzieł, które powstały zaraz po Auschwitz, to jakby jest dosyć naturalne, że te zielone postacie, proszę zwrócić uwagę na właśnie tą zieleń, którą on teraz nagle kompletnie zmienia, prawda? Mieliśmy tą ciemną zieleń, zieleń mineralną, czy tego zieleń Ackermana, a tutaj nagle pojawia się inny odcień i zaczynają się pojawiać kaktusy, różne sukulenty. Ta zmiana barwy, tu chciałam pokazać, czyli mamy najpierw tą zieleń ackermańską, Ackermana może, nie ackermańską, Ackermana i pojawia się zieleń absyntu. A begonie, które dominują w tej części pierwszej jego życia, nagle są zamienione na kaktusy, na euforbie, na aloesy, na agawy. Co więcej, można też zrozumieć zafascynowanie Dunikowskiego tymi roślinami ze względu na ich formę. Wszystkie sukulenty są bardzo trójwymiarowe. Wobec tego dla rzeźbiarza mogą być szalenie atrakcyjne jako inspiracja. Tutaj pokazuję tylko dwa przykłady roślin, które możecie Państwo zobaczyć w szklarniach Ogrodu Botanicznego. Jak wyglądają obrazy okresu powojennego? Po pierwsze, rośliny są w kolorze takim właśnie trupio-bladym, w tym kolorze absyntu. Mamy rośliny kolczaste. Tutaj mamy choinkę, prawda, bożonarodzeniową choinkę z 1944 roku, na której zawieszone są ciała skazańców. To jest rzeczywiście pamiątka zdarzenia, które zostało zapamiętane jako niezwykle drastyczne przez Dunikowskiego. Tutaj może zbyt dobrze tego nie widać, ale jeszcze pod tą choinką mamy czaszkę, z której wyrastają liście. A tym obrazem, który zrobił na mnie największe wrażenie z tej części właśnie takiej dzieł po traumie, jest dzieło nazwane przez artystę Umierający Amaryllis, które właściwie przedstawia trzy rośliny. Nie tylko amaryllis, ale jest tutaj również strelicja. Mamy, proszę zobaczyć, amaryllis jest w pąkach po prawej stronie. Po lewej stronie mamy już taką przekwitłą właściwie strelicję. I mamy pędy kaktusa. Prawdopodobnie należy on do rodzaju Selincereus. Nie mam pewności, ale tak się wydaje. Tutaj konsultowałam się z różnymi osobami. I proszę zobaczyć, że widzimy tutaj właśnie tą postać bezwładną, ludzką, która jest tak trochę roślinną, a trochę jest jakby spoza tego obrazu. Jest to taki bardzo, bardzo wstrząsający obraz traumy. Ale proszę zobaczyć, co się potem dzieje, jakie mamy następne obrazy. Mamy okres po Auschwitz, to pojawianie się kaktusów. Ja tu zestawiłam specjalnie z kaktusem, żeby pokazać, że opuncje mają troszeczkę, kaktusy zresztą też inne kaktusy, mają takie troszeczkę antropomorficzne kształty. W każdym razie Dunikowski tak to widzi, ponieważ możemy zobaczyć właśnie takie opuncje, tutaj mamy opuncję czytającą list, możemy zobaczyć opuncję, jakby dwie postaci rozmawiające ze sobą i w końcu to, co według mnie świadczy o jakimś poradzeniu sobie z traumą, mamy taki kaktus tańczący. On tutaj już nie jest do rozpoznania, prawda? Tak jak wcześniej mieliśmy amaryllis, mieliśmy strelicję, mieliśmy konkretne kaktusy, to tutaj już po prostu jest to obraz już bardzo mocno zantropomorfizowanej rośliny. I proszę zobaczyć, ona już nie jest kolczasta.
tak jakby już te traumy, te druty kolczaste gdzieś odeszły daleko. Postać jest tańcząca i błyszcząca, tak jakby już jakby doszło do jakiegoś pojednania z historią. I teraz chciałabym na końcu pokazać dzieło ostatnie, które tutaj, jedno z dwóch z tego ostatniego okresu twórczości Dunikowskiego, kiedy mierzy się z kosmosem. Jest to obraz, który nosi nazwę Człowiek w kosmosie. I proszę zobaczyć, że znowu kolor zielony stanowi bardzo ważny element kompozycyjny tego obrazu. Ale proszę zobaczyć, że to już jest inna zieleń. To nie jest ta ciemna zieleń z okresu pierwszego twórczości. To nie jest ta trupia zieleń absyntu z okresu twórczości powojennego. To jest taka szara zieleń. No więc znowu wykorzystałam standardy barw i znalazłam odcień Gnephalium Green. I co to jest Gnephalium? Gnephalium to jest szarota. Szarota blisko spokrewniona z szarotką. Jak tak, no, o samej szarocie trudno coś znaleźć, ale jak przeczytamy o szarotce, szarotka, ten niepozornie winnie wyglądający kwiat, to prawdziwy twardziel, zdolny do przetrwania w bardzo ekstremalnych warunkach. I tutaj rzeczywiście mamy takie piękne zakończenie tej całej historii, gdzie oczywiście Dunikowski robi to w sposób zupełnie jakby intuicyjny, ale wydaje się, że barwy mają jakieś takie znaczenie głębsze, które też my dobrze rozumiemy, że jesteśmy w stanie barwami się jednak posługiwać, rozmawiać ze sobą właśnie poprzez barwy. No i na koniec, to już kończę, chciałam podziękować właśnie tym osobom, które mnie też konsultowały roślinnie. No najpierw właśnie Basi i pani Joannie za zaproszenie. Dziękuję Marcinowi Zychowi i Hannie Werblan-Jakubiec, czyli obecnemu i byłemu dyrektorowi ogrodu za konsultacje. Koleżankom też dziękuję za pomoc. Martin Kukwa to kolega, który też pomagał mi w identyfikacji kaktusów. I Małgorzacie Wrzosek, mojej córce, dziękuję, bo ona wykazała mi, że jeżeli coś się robi wystarczająco długo, to ma to terapeutyczne, autoterapeutyczne znaczenie. I w tym wypadku ten Dunikowski, który maluje cały czas te same szkice, bardzo podobne, powoli dochodzi z tej trupiej zieleni do zieleni szaroty. Czyli mam wrażenie, że rzeczywiście tutaj nastąpiła jakaś zmiana. I na początku chciałabym, na koniec chciałabym Państwu zacytować dwa krótkie cytaty z literatury pięknej. Pierwszy będzie to fragment wiersza Tadeusza Różewicza, dotyczący no właśnie uwięzionych. Owinięty w brudny, cuchnący koc, z zamkniętymi oczami wsłuchiwał się w szarą ścianę celi. Oczyma wyobraźni malował na niej polne kwiaty, bodraki i konkole, rumianki, maki i znowu bławatki, oczy i usta narzeczonej. Czyli widzimy tutaj tą zieleń, która ratuje przed zgubą. A potem chciałabym przywołać jeszcze Patryka Modiano, noblistę, który w jednej ze swoich powieści tworzy postać Jeana d'Arjana, człowieka, który przeszedł traumy w dzieciństwie, i czytamy. Wystarczało, że z okna gabinetu popatrzył na drzewo, które rosło na podwórzu sąsiedniego budynku i znacznie dłużej niż inne zachowywało liście. Aż do listopada. Powiedziano mu, że to grab czy osika, już sam nie wiedział. Żałował wszystkich straconych lat, w czasie których nie obdarzał dostateczną uwagą drzew ani kwiatów. Przypominał sobie pewien ustęp z pamiętników francuskiej filozofki. Dama ta przeżyła wstrząs, gdy w czasie wojny jakaś kobieta powiedziała: cóż, wojna nijak nie zmienia mojego stosunku do źdźbła trawy. Filozofka ani chybi uznała, że kobieta jest płocha bądź nieczuła, ale dla niego, d'Arjana, zdanie to znaczyło co innego.
że w okresach kataklizmu albo wielkiego strapienia jedyne wyjście to znaleźć jakąś ostoję, aby zachować równowagę i nie stoczyć się w przepaść. Człowiek zawiesza wtedy spojrzenie na źdźble trawy, drzewie, na płatkach kwiatu, jakby czepiał się koła ratunkowego. Dziękuję.